jestem bardzo sumienny. Zawierność. Otrzymam już po raz drugi dzisiaj. Pan Gerhard Wysko. Drugie miejsce, ale równorzędne. Przyznali nasi zawodnicy Państwo Zagają. Szczególnie pan Marek, chciałbym podziękować. Pan Maciej Chorąży z drużyny Skarbka Tarnowskiej Góry. Chciałem się zapytać o mały taki przegląd całego meczu. Gratuluję zwycięstwa. Jest to pierwsza drużyna, która wygrała w Kujakowicach. Oczywiście dla Kujakowic ten mecz nie miał takiego wielkiego znaczenia na pewno, ale chciałbym się w ogóle zapytać o wrażenie. No, wrażenie jak najbardziej pozytywne, mimo że dzisiaj nie zagrałem zbyt dobrze. To reszta drużyny pokazała, że jesteśmy dobrą drużyną i Kujakowice też są bardzo dobrym rywalem dla nas. No i mecz był od początku wyrównany, po deblach 3-3, przed deblami 2-2. No i ostatnie dwa mecze były bardzo nerwowe przy wyniku 4-4, ale udało się wygrać. Atmosfera w Kujakowicach jak najbardziej na plus. Bardzo duża ilość kibiców jest spotykana w innych drużynach. No i gościnność też na najwyższym poziomie. Skarbek należy do czołowej drużyn w drugiej lidze. Jakie plany następne, bo ten sezon praktycznie się kończy. Jesteście prawdopodobnie nawet na drugim miejscu chyba. Jakie plany na przyszłość? No, na razie nic nie wiem, jak pozostała część drużyny, czy pozostanie w klubie, czy gdzieś odejdzie. No, ja dostałem propozycję jakąś, ale zobaczę, czy skorzystam, czy raczej zostanę w Tarnowskich Górach, ale to jeszcze się okaże. Kto proponuje? Orzesze. No i też kolega się mnie pytał, czy bym do Mikołowa przeszedł. Z tymi drużynami jakieś plany byłyby? Nie, tylko tak po prostu się mnie zapytali, bo o nich prezesi się powiedzieli, żeby się kogoś zapytali, to po prostu dostałem takie propozycje. No to dziękujemy, życzymy wszystkiego dobrego i szczęśliwej drogi powrotnej. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym jeszcze Państwu pogratulować, Pani Barbarze Kołosowskiej, jako przedstawiciela naszego głównego sponsora, sukcesu dla naszej drużyny i również dla sponsora. Chciałbym się o kilka wrażeń zapytać z całego sezonu. Myślę, że ten sezon był naprawdę wyjątkowy nie tylko przez awans, ale również przez zagorzałą walkę kibiców, drużyny i całokształt. Myślę, że tutaj wielki ukłon w stronę organizatorów, drużyny i kibiców.
Dziękujemy w imieniu organizatorów. Tutaj mam jeszcze pytania do Norberta. Zostałeś wybrany najlepszym zawodnikiem sezonu. Najwięcej punktów zdobyłeś, kibice również uznali to. Małą nagrodę przyznano. Co na tym powiesz? No jest to dla mnie miłą niespodzianką, że udaje mi się jeszcze z młodszymi kolegami nawiązać równorzędną walkę. Tym bardziej, że jutro kończę 49. urodziny. A nagroda publiczności jest dla mnie bardzo ważna, bo lubię mieć kontakt z publicznością. I bardzo dziękuję za to, że wybrali mnie najlepszym zawodnikiem. Dzisiaj przegrana w meczu, w którym właściwie już nie miał znaczenia. Tytuł już był zapewniony, trochę na luzie, ale Skarbek Tarnowskie Góry jest dość mocną drużyną. Jest mocną drużyną, tym bardziej, że tydzień temu ograli naszych największych konkurentów. No, emocje troszeczkę opadły już tydzień temu, bo zapewniliśmy sobie pierwsze miejsce. Także myślę, jeżeli by był to dzisiaj decydujący mecz, to wynik mógłby być inny, korzystny dla nas. Zapytam się jeszcze pani Barbary, bo nie ma dzisiaj szefa firmy Brysa, pana Andrzeja. Jak pan Andrzej reaguje na ten wynik, na ten tytuł mistrzowski? Jest naprawdę bardzo szczęśliwy, że drużyna pchnie się w górę i to naprawdę widać w każdym meczu i w całokształcie. Każdy mecz dla niego jest wyjątkowy, nieważne jaki jest wynik. Ja bym chciał jeszcze tutaj w naszym imieniu podziękować również za te dodatkowe rzeczy, nie tylko nasz główny sponsoring, który otrzymujemy od Państwa, ale również za te różne takie małe drobnostki, które dla kibiców i dla sympatyków naszego tenisa stołowego Państwo tutaj nam dajecie i do dyspozycji nasze dajecie. I chciałbym na tej drodze również, żeby pan Andrzej się nie mógł przyjechać, pozdrowić pana Andrzeja. Jak pani będzie z nim rozmawiała, to proszę od nas nasze serdeczniejsze pozdrowienia przekazać. Oczywiście, że przekażę pozdrowienia. Dziękuję ślicznie całej drużynie, no wszystkim. Emocje są naprawdę ogromne. Norbert, jeszcze słowo? Jeszcze dwa słowa właśnie chciałem powiedzieć o tej atmosferze. Muszę powiedzieć, że w ping-pongu gram całe życie, to znaczy 40 lat w różnych klubach, od Bundesligi poprzez Ekstraklasę. Nigdzie jeszcze nie spotkałem tak życzliwych ludzi i tak miłej atmosfery. Dotyczy to obsługi, jak również kibiców. Jestem naprawdę pełen podziwu. No to dziękujemy bardzo. Życzymy panu Norbertowi, żeby w barażach poszło jak najlepiej. Przeciwnik jest znany. Życzymy zwycięstwa. Pani Barbarze, dziękujemy i do zobaczenia na barażach. Dziękuję.